Cztery dychy. Ile? Cztery dychy, cztery dychy. Zagraniczny tańszy, trzy dychy. A na lotowski pan wejdzie wszędzie. Na krajowy też. Cześć, tutaj Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam was serdecznie. Dziś króciutko, szybciutko na temat wszystkim znany walka Ilungi Makabu z Michałem Cieślakiem, wakujący pas WBC kategorii junior-ciężkiej w Kinszasie 31 stycznia. Tak się niestety składa, że ostatnio dzień bez informacji o tym pojedynku to dzień stracony i nie są to informacje jakieś ciekawe, sportowe, tylko ten ciągły bałagan, który jest wokół tego pojedynku. Wyszedłem z założenia, żeby o tym bałaganie informować na bieżąco, także gdy tylko się pojawią jakieś informacje, a zmienia się wszystko i data, i lokalizacja tej walki, co chwila mamy jakieś korekty, zmiany informacji o kontraktach, o wylotach i tak dalej, no to wyszedłem z założenia, żeby jednak o tym wszystkim informować. Na szczęście wszystko nam już się tutaj zbliża powoli do tego wielkiego finału, grand final w Kinszasie. To już najbliższy piątek, 31 stycznia. Ostatnio informowałem was o tym, że Michał Cieślak podpisał kontrakt na ten pojedynek. Podpisał go w czwartek ubiegły, czyli na 8 dni przed mistrzowskim pojedynkiem. No niesłychana historia, choć zdarzały się takie też rzeczy w przeszłości w historii boksu, no ale chyba nie zdarzyło się jeszcze, żeby na tydzień przed walką praktycznie nieznany był w przypadku takiego pojedynku o takim znaczeniu obiekt, na którym ten pojedynek zostanie rozegrany, a w świetle ostatnich informacji, które można wyczytać w kongijskich mediach, no to wcale ta sprawa nie jest jeszcze do końca załatwiona. Załatwione są natomiast bilety. Rozmawiałem dziś z Tomkiem Babilońskim i Tomek Babiloński potwierdził mi, że są już bilety do Kinszasy, wiedzą kiedy lecą. Nie będę dokładnie informował o dacie wylotu, bo nie wiem, czy akurat ekipa Michała chciałaby to światło ogłaszać. Jak będą chcieli, to sami powiedzą. Natomiast z grubsza powiem, że jest to początek przyszłego tygodnia i początek przyszłego tygodnia już będą w Demokratycznej Republice Konga, będą tam czekać na walkę. Tak jak mówiłem wcześniej, oni od początku zakładali, że będą lecieć późno na tę walkę, jak najpóźniej przed pojedynkiem, żeby po prostu organizm Michała nie doznał wielkiego uszczerbku przez te okropne upały, które tam na miejscu panują grubo powyżej 30 stopni, no tego wysoka wilgotność powietrza, no i niektórzy doradzali aklimatyzację, natomiast przypuszczam, że gdyby Michał tam poleciał tydzień czy przed dwa tygodnie przed pojedynkiem, to bardziej by się namęczył tym klimatem niż zaaklimatyzował tam na miejscu, także wylot na początku przyszłego tygodnia, bilety już są, kontrakt już jest, wszystko wygląda bardzo ładnie. Ale taka ciekawostka z samego Konga, otóż w ubiegły czwartek, czyli tego samego dnia, kiedy Michał Cieślak podpisał kontrakt na walkę z Ilungą Makabu, w Kongo odbyła się konferencja prasowa z udziałem prezydenta Kongijskiej Federacji Bokserskiej, generała Ilungi Luyoyo. No i pan Luyoyo powiedział, co następuje podczas tej konferencji. Potwierdzam, że ta walka się odbędzie. Lokalizacja zostanie wkrótce przekazana, ogłoszona. Czyli w zeszły czwartek, mimo tego, że w Polsce już Andrzej Wasilewski ogłaszał, że to będzie jakiś tam Shark Club Stadium, oni tak naprawdę w Kongo jeszcze nie znali lokalizacji tego pojedynku, przynajmniej według szefa Kongijskiej Federacji Bokserskiej. No a któż mógłby być lepiej poinformowany niż szef boksu w Kongo, gdzie ta walka miałaby się odbyć. Także w ubiegły czwartek oni jeszcze nie ogłosili oficjalnie lokalizacji tej walki. Dalej, pan Luyoyo oświadczał, junior Makabu jest w dobrej formie, jest gotów stawić czoła przeciwnikowi. Dostarczono wszystkie środki finansowe na jego przygotowania. On przygotowuje się w Rumunii, opowiada pan Luyoyo. No i wraca w sobotę, czyli teraz jak już tu do was nagrywam, to już Ilunga Makabu jest u siebie w Kongo z powrotem. Dalej pan Luyoyo tłumaczył, że przygotowuje się dlatego w Rumunii, no bo po prostu w Kongo nie ma odpowiedniego sprzętu, żeby się szykować, nie ma też sparring partnerów na odpowiednim poziomie, no i dlatego te przygotowania odbywały się w Rumunii. Jeszcze taki cytat z pana Luyoyo, który może naświetlić atmosferę, jaka panuje wokół tej walki Cieślak Makabu w Demokratycznej Republice Konga, bo to jest impreza organizowana przez rząd, za nią stoją pieniądze, za nim stoi duży prestiż, no i ciśnienie, żeby Ilunga Makabu tę walkę wygrał. Taki cytacik, pan generał Luyoyo oświadczył, nigdy nie były organizowane w Afryce walki o Mistrzostwo Świata, w których brałby udział pięściarz z naszego kontynentu. Pamiętamy to Rumble in the Jungle, legendarna walka, natomiast tam walczył Amerykanin z Amerykaninem, a tutaj mamy reprezentanta Afryki, także to jest wielka impreza o wielkim prestiżu dla Demokratycznej Republiki Konga, mimo tego jak to wszystko wygląda z kwestiami organizacyjnymi.
Pan Lujojo tłumaczy, że Ilunga Makabu jest Kongijczykiem, jest Afrykańczykiem, no i wszyscy będziemy dumni, jak zdobędzie tytuł i dlatego go wspieramy, także no, chyba nie ma wątpliwości co do tego, że Michał Cieślak tam na punkty raczej nie wygra. Także zakładam, że tam presja będzie ogromna, żeby Ilunga Makabu został nowym mistrzem świata. No i najlepiej by było, gdyby Michał Cieślak po prostu rozstrzygnął tę walkę przed czasem. Oczywiście można wierzyć w uczciwość sędziowską, natomiast, no tak jak powiedziałem, presja tam będzie ogromna, ogromne pieniądze, a boks to niestety jest biznes. Jeszcze słówko o transmisji telewizyjnej. Mówiłem wcześniej, że prawdopodobnie będzie to pay-per-view w Polsacie. Na razie nie ma potwierdzenia co do pay-per-view, na to trzeba poczekać. Ale już sam Michał Cieślak zaprosił na swoją walkę do Polsatu, także tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że transmisja będzie w Polsacie, czy w otwartym przekazie, czy w pay-per-view. Przekonamy się, z tego co słyszałem, to będzie to jednak pay-per-view. Na koniec jeszcze krótkie nagranie wideo odnośnie tego, co pan Ilunga Lujojo opowiada na temat słabych warunków na przygotowania, które panują w Demokratycznej Republice Konga, dlatego Ilunga Makabu, tak jak mówił, musiał się szykować w Rumunii. To jest nagranie wideo pochodzące z Twittera Martina Bakole. Martin Bakole to jest brat Ilungi Makabu. Bakole to, pamiętamy, pogromca Mariusza Wacha, zawodnik szerokiej czołówki kategorii ciężki. To on ostatnio wraz z Antonem Joshuą pozdrawiał swojego brata i życzył mu powodzenia w walce z Cieślakiem. I to jest nagranie ze sparingu, który toczył Ilunga Makabu z Martinem Bakole właśnie w Afryce. Zobaczcie sobie sami, jak to wszystko wyglądało. Także pan generał Ilunga Lujojo nie kłamał. Tym obrazkiem się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia. A już na początku przyszłego tygodnia zapraszam was na ostatnie materiały z Michałem Cieślakiem, z jego ekipą, nagrane w Polsce. Potem już wszyscy wylatują do Afryki. No i trzymamy kciuki za zwycięstwo i pas w WBC.